Pewnego dnia Budda podróżował od miasta do miasta razem ze swoimi towarzyszami, razem ze swoimi uczniami i zatrzymali się niedaleko jeziora, żeby odpocząć. I Budda poprosił jednego ze swoich uczniów, żeby przyniósł mu wody do picia, bo był spragniony. Uczeń podszedł do jeziora, ale zobaczył, że po pierwsze praczki myją tam, piorą coś, a do tego bydło jakieś przeprowadza się przez to jezioro, przechodzi na drugi brzeg. I ta woda była brudna, była taka zamulona, więc stwierdził, że no, nie da czegoś takiej wody do picia Buddzie. Więc wrócił do Buddy i mówi do niego, no, że niestety woda się nie nadaje do picia. Więc dostali, tam rozmawiają i po pół godzinie Budda znowu mówi do tego ucznia, żeby mu przyniósł wodę z jeziora. No to uczeń podszedł do tego jeziora i zaskoczony, bo woda czysta. Przez pół godziny woda się oczyściła, opadł muł, więc nabrał tej wody, przyniósł Buddzie i Budda do niego mówi: widzisz, co ta woda potrafiła sama ze sobą zrobić przez ten czas? Oczyściła się. I dokładnie tak samo działa twój umysł. Jest w stanie się oczyścić, jeśli dasz mu czas. Co z tego wynika dla ciebie? Mówiłem na poprzednich nagraniach o tym, że dociera do nas cały czas mnóstwo informacji z zewnątrz, telewizja, prasa, radio, które nam wkładają do głowy różne rzeczy, do tego twoje wspomnienia z przeszłości, twoje myśli, twoja gonitwa myśli odnośnie tego, co będzie, a co się wydarzy, a co jeśli, a gdyby i tak dalej. To wszystko mąci twój umysł. Kiedy twój umysł jest zmącony, przypomnij sobie sam. Kiedy masz natłok myśli, albo kiedy ktoś cię czymś zdenerwuje, wytrąci cię z równowagi, co się wtedy dzieje? Czy jesteś w stanie dobrze działać? Czy jesteś w stanie podejmować dobre decyzje? Czy jesteś w stanie posuwać się do przodu? Nie ma szans. Co w związku z tym? Możesz po prostu zrobić to, co Budda mówi, żeby po prostu poczekać. Poczekać, aż ten mu w umyśle osiądzie i wtedy będziesz w stanie racjonalnie myśleć. Ja uważam, że niekoniecznie trzeba czekać, bo życie mija, można sobie dopomóc. Przed chwilką padał deszczyk, teraz przestał padać, ale to jest takie wspomożenie odmulania swojego mózgu. Czyli jedno pomóc osiąść, a drugie można oczyścić w dodatkowy sposób swoją głowę. Niekoniecznie myjąc ją, chociaż to też może pomóc. Chodzi o zrobienie tego porządku w głowie. Ja ci podam jedną z kilku metod, które stosuję, polecam, które polecają co mądrzejsi ludzie. Jedną z takich metod jest to, żeby pozbyć się przede wszystkim złych wspomnień. Nie tyle nawet pozbyć się złych wspomnień, co uważać na to, w jaki sposób myślisz o ludziach, którzy ciebie nie lubią, którzy tobie coś złego powiedzieli, którzy coś złego ci zrobili. Jak to działa? Powiedzmy, jest osoba, która wyrządziła ci jakąś krzywdę, coś tam obraźliwego ci powiedziała, czy to prywatnie, czy na forum publicznym, i teraz ty w głowie non-stop analizujesz, jak ja bym mu odpowiedział, to bym mu zrobił to, albo to bym mu zrobił, albo naśle na niego tam policję, wojsko, nie wiadomo kogo, terrorystów. I cały czas w głowie takie jączenie, taka analiza, co, a jak i tak dalej. Wiesz co? Kiedy ty rozmyślasz o swoim wrogu, w cudzysłowie, jeśli kombinujesz, co by tu zrobić, żeby mu krzywdę zrobić, on w tym momencie pewnie leży gdzieś tam na leżaku i się śmieje, i się cieszy, a ty tracisz życie, tracisz czas na rozmyślania, rozważania tego, co w sumie i tak nie ma absolutnie żadnego wpływu na twoje życie. Ma taki wpływ, że twój, powiedzmy, wróg, twój nieprzyjaciel, ktoś, kto ci krzywdę zrobił, on się śmieje, on się cieszy, a ty się wkurzasz. I wierz mi, że ta osoba, która ci cokolwiek takiego zrobiła, w ogóle nawet o tym nie pamięta, nie myśli. A ty tracisz na to czas. Podwójnie tracisz czas, bo po pierwsze pozwoliłeś się sprowokować, pozwoliłeś sobie zrobić krzywdę jakoś tam, a potem ją rozważasz. Niektórzy nawet rozważają latami takie krzywdy, które mają gdzieś tam ukryte w głowie, że ktoś im coś powiedział. Zacząłem o Buddzie, ale teraz przejdę do chrześcijanizmu. Tam masz prosto powiedziane: wybaczajcie innym. Po prostu.
To jest tak proste i oczywiste. Jak ktoś ci zrobił krzywdę, po prostu mu wybacz. Roztrząsanie tego w głowie, analizowanie przez lata, przez miesiące naprawdę nie sprawi, że ty będziesz lepszym człowiekiem, że ty osiągniesz coś więcej w życiu. Po prostu wybacz w głowie tej osobie, czy tym osobom, czy czemuś tam, jakiemuś wydarzeniu. Nie ma sensu tego roztrząsać. Powtórzę ci jeszcze raz. Ty się tym męczysz, to zamula ciebie, a ktoś, wiesz, w ogóle o tym nie myśli. Przez to ty sobie podwójnie robisz krzywdę. To jeszcze jedna metoda, którą ja bardzo ochoczo stosuję. Jest to kwestia tego, żeby umysł był czysty. Żeby właśnie nie był zamulony rzeczami, które ma się do zrobienia. Nawet pomysłami, jakie się ma. Ja mam po prostu osobny zeszyt do pomysłów, gdzie zapisuję sobie pomysły, a osobny zeszyt mam rzeczy do zrobienia. I ja tego nie trzymam w głowie. Zresztą mówiłem to w tym nagraniu z samolotu. Możesz wrócić, bo tam parę technik więcej podałem. Ale to właśnie polega na tym. Mieć kartkę papieru, mieć zeszyt, gdzie zapisuje się wszystkie takie rzeczy do załatwienia, do zrobienia, do przemyślenia, do przeanalizowania. Ty nie musisz tego trzymać w głowie. Wiesz, teoretycznie umysł ma nieograniczoną pojemność, ale jeśli ty go zaśmiecasz non-stop coraz to nowymi rzeczami, to twój umysł nie jest otwarty na przyszłość. Nie jest otwarty na, nie wiem, na wynajdywanie coraz to nowych rzeczy, na wynajdywanie coraz nowych pomysłów, na to, co zrobić fajniejszego ze swoim życiem. Nawet jeśli masz teraz jakieś zajęcie, jakąś pracę, którą lubisz, może nie lubisz, ale chodzi o to, co zrobić, żeby to było lepsze, jak do tej pory było. Jeśli twój umysł jest taki jak ta zamulona woda, no nic z tego nie będzie. Nie da się tego wypić. Trzeba umysł oczyścić. Miałem podać jedną metodę, ale to jeszcze na koniec podam trzecią metodę. Nie powiem ci, jak tego robić, możesz sobie poczytać w internecie. Jest to po prostu zwykła medytacja. Wystarczy 5 minut dziennie medytacji oczyścić umysł. I wiesz, to absolutnie nie jest moja metoda, wymyślili to mądrzejsi ode mnie i stosują to mądrzejsi ode mnie, którzy wiele więcej osiągnęli, ale być może właśnie osiągają to dzięki temu, że potrafią oczyszczać swój umysł, chociażby właśnie dzięki medytacji. 5 minut dziennie. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam za tydzień. Hej!